Jest to hala przede wszystkim dla lekkoatletów. Ona będzie wydłużona, czyli już będzie pełnowymiarowa bieżnia 60-metrowa do biegania, ze skoki dotyczki do skoków dal, piaskownica. Będzie tak zrobione, że już będzie można spokojnie to trenować, bo dotychczas to trzeba było przesuwać pewne rzeczy i to przeszkadzało. Dodatkowo jeszcze no, z racji tej, że nie mamy profesjonalnej hali tenisowej w Zielonej Górze jeszcze na tą chwilę, to będą tam też dwa korty do tenisa wrysowane i ci, którzy tam grywali w tenisa, a przede wszystkim dzieci, to będą mogli też z tego korzystać. Także to będzie zarówno dla lekkoatletów, jak i tenisistów. I dodatkowo jeszcze ciężarowcy tam trenowali i oni też mają tam swoje miejsce. Jesteśmy blisko końca, tak? To co prawda termin jest na kwiecień, ale mam nadzieję, że uda nam się szybciej już tam wpuścić dzieci do tego, żeby jeszcze w tym sezonie zimowym można było potrenować. Jak można zobaczyć, to z zewnątrz już praktycznie jest elewacja na ukończeniu. W środku tartan i te elementy, które są w hali, są gotowe. Zostaje nam jeszcze część zaplecza, czyli już w dużej mierze są położone płytki. Za chwilę będzie armatura sanitarna montowana. Na przełomie lutego i marca mają przyjść drzwi. Z postępu jestem bardzo zadowolony i myślę, że efekt końcowy będzie super.